Witamy serdecznie już chyba w szóstym odcinku Rozmowy przy fajce z osobą, na którą czekaliście sporo, bo chcieliście, żebym właśnie porozmawiał ze Suchym Władziem. Cześć! Siemaneczko. Tutaj muszę puścić oklaski. Czekaj, bo nie mam oklasków. Brawo! Suchy Władzio jest gościem szóstego odcinku Rozmowy przy fajce. Okej, okay, koniec oklasków. Koniec oklasków. No, o czym będziemy rozmawiać? No, wiadomo, głównie będziemy rozmawiać na temat twojej przygody z YouTube'em i twojej przygody z grami. Myślę, że zaczniemy rozmowę na temat ciekawy. Myślę, że wielu ci już zadawało to pytanie i ja też chcę zadać to pytanie, bo jeszcze nie znam odpowiedzi na to pytanie. A jeszcze przed tym wszystkim chcę poinformować, że dzisiejszym sponsorem odcinka jest piwo krzepkie browaru Kormoran. W czołówce moich piw, właśnie otworzone, otwarte. Hejterzy, jak coś, to tam od razu przyspamujcie. Zdrówko wasze i suchego Władzia. Bon appétit. Ale dobre. Krzepkie piwo ma 7,4 alkoholu i ekstraktu 14,5. Więc jest naprawdę bardzo dobrym i jasnym piwem. A więc pierwsze pytanie, które chciałem ci zadać. Czemu i jak powstał ten nick Suchy Władziu? A czemu nie na przykład Mokry Stanisław? Zaczynaj. To było mniej więcej w ten sposób, że na początku miałem konto Jedrek i 66. I to konto założyłem nawet nie wiem jaki czas temu, chyba z 5 lat już minie. I to jest taki dziwny nick dla mnie i po prostu postanowiłem go zmienić. I któregoś razu wyskoczyła mi po prostu informacja, że mogę zmienić swój nick, gdy połączę swoje konto z Google Plus. No i sobie wykorzystałem tą możliwość. Tylko, że nie wiedziałem wtedy, jaki nick wprowadzić. Wiem, że miał być Władziu i coś chciałem dopisać. Na początku miał być to Gaming, czyli by wyszło Władziu Gaming, ale program po prostu nie chciał przepuścić tego. I tak pomyślałem sobie, że dopiszę po prostu Suchy Władziu, przez to, że czasem, że tak po prostu, że czasem ma suche teksty. No. Trzeba być szczerym. No. Bo nie pijesz piwa. No, może tak właśnie powiedzieć. Zauważyłem, że cię nie subskrybuję, więc od razu pstrykam subskrypcję. Jestem twoim 2365 subskrybantem. I teraz tak patrzę się, tych filmików masz sporo. Ile tego to już masz, bo nie liczyłem, ale coś wygląda mi to na setę albo ponad. 140 chyba? No, oczywiście głównie są to gry związane z grą, filmy związane z grą World of Tanks. Patrzę się na twój pierwszy filmik. Poradnik dla początkujących w World of Tanks. Mój garaż, nasz garaż. To był twój pierwszy filmik w ogóle na kanale YouTube, tak? No, tak się jakoś złożyło. Jest, powiedzmy sobie szczerze, mega chujowy. Znaczy, może nie pod względem tego, że źle opisuję, bo faktycznie dobrze tam powiedziałem wszystko. Tyle, że to jest pierwszy filmik i w zasadzie wcześniej nie miałem kontaktu z nagrywaniem. Nie wiedziałem po prostu, jak to robić. Tam mam dość dziwny głos, ponieważ nie używam żadnych programów do obróbki dźwięku. I same nagrania zajęły mi bardzo dużo czasu, bo filmik ostateczny, który tam powstał, to jest bodajże piąte czy szóste nagranie tego tekstu. Nie ciąłem niczego, więc cały tekst powtarzałem za każdym razem od nowa. Więc już troszeczkę mi gardło wysiadło i dlatego wyszło tak wyszło. Dlaczego on jest na kanale? Postanowiłem go zostawić przez to, żeby nowi widzowie mogli sobie porównać, jak wyglądają moje filmy teraz, a jak wyglądały kiedyś. I sami mogli wyciągnąć jakieś wnioski z tego. No, ale widzę, że oglądalność tego filmiku jest niezła i też stosunek łapek w górę do łapek w dół też jest bardzo dobry, czyli widzom ten film się na pewno podobał. Dobra, zatrzymujemy go. A
Kurde, wyłączyłem też ten drugi filmik, bo poprosiłem cię też właśnie, żebyś mi pokazał filmiki z innych gier. I tu jest na przykład filmik z gry Star Conflict. Ale tylko jeden, nie? Tak, to jest tylko taka mini recenzja tej gry. Aha. Pograłem w nią chwilę, spodobała mi się. To jest coś takiego jak World of Tanks, że cała akcja przenosi się w kosmos. I nie sterujemy czołgami, tylko statkami kosmicznymi. Poczekaj, Co? wyłączę reklamę i przejdę tam gdzieś na jakiś moment tego filmu. No, mów dalej. Cześć, witam cię z wszystkich tej strony strony. Gra Warhammer. spodobała mi Jak się, ostatnio tylko napisałeś troszeczkę tacy z czasem bywa pracownicy, nudna. jaką jest Jednak Starfleet, nie potrafię tak zaciekawić jak czołgi, jest to jakoś platforma przestałem w to rozwijana grać. przez Legend Chociaż Enterprises, tam swój tier już jednym biłem, od tam też lipca są tiery. 2012 roku. Czyli czasami Niestety. grywasz w tą Właśnie gierkę, nie? Planeta. Znaczy Jaki jest to w sens zasadzie teraz tworzenia już nie. sobie? Troszeczkę pograłem, ale już mi się to jakoś przejadło. Aha, widzę, tu masz Przeczytałem, jakiś że statek, no i mamy napierdalanka, 500 tworów bicie się statków. też jakieś Nie zamknięte, straciłem tego. jakieś Wszystkie rejony, sojusze gdzie po pracują prostu nad się napieprasz z wrogami, tak? tym. Dokładnie tak. Będziemy Są dwie tutaj na drużyny, zachodzie. iluś na iluś i tak się walczy. Gama przede wszystkim. Dobra, wyłączamy. Tutaj widzę jeszcze inną grę, pokazywałeś, czyli Gra Bogów, Smite. Cześć, witam wszystkich z tej strony Czyli Mateusz. co to za gierka A to jest i gra czemu tylko Smite. raz ją pokazałeś? Znaczy, żeby Macie pokazać tą wspólne gierkę elementy bardziej gry. częściej, przydała mi się po prostu ekipa, z kim mógłbym pograć się. A moi koledzy jakoś tak raczej niechętnie podchodzą do tej gry. Trochę Proszę pograli. napisać Ja na raczej nie próbowałem tego czacie. nagrywać, bo miałem drobne problemy z komputerem. Po prostu mrożenie wszystkiego. Maciek, bo chciałem Akurat przedstawić na tej grze miałem takie pierwszą problemy, grę że losową. nawet bez nagrywania, jak w nią gram, to czasem mi wszystko się zatrzymuje i tylko restart komputera Zaczynamy już pomaga, więc z nagrywanie nie ma totalnie sensu. Ubisoft Studio. A Ale ogólnie gra jest fajna. Jest nie? bardzo podobna do Okej. LoL'a, może takie sławy nie ma, ale mi się bardzo podoba. Wspiera grę. Głównie przez to, No. że jest widok z trzeciej Możecie osoby. wyzdobywać Tak tam jest, różne właśnie postacie. widzę, Możecie że rozgrywka wyzdobywać bardzo postacie podobna na do przykład LoL'a. LoL'a czy właśnie Okej, co tu jeszcze mamy? O, też filmik z Minecrafta wykonałeś. Widzę. Nie wiem, czy macie pamięć. A to w zasadzie mam chyba O tylko dwa filmy z kurde, Minecrafta, wejdziemy no tam. może Aha. trzy. Wiesz, to tam się pojawiał i tylko po I jednym to w filmie zasadzie patrzcie, to były nie wiem tam, po ale co je kilka wstawiłem. godzin. Samo pod Dzięki. wpływem chwili po O prostu Boże. pomyślałem, a Co? wstawię co mi tam. I tak Dobra. po prostu weszło. No, to myślę, że teraz przejdziemy już do gry. Oczywiście nie jesteś tylko youtuberem w World of Tanks, ale też skutecznym graczem. Jak widać, twoja skuteczność jest dobra, czyli no, sami sobie możecie sprawdzić dobry procent zwycięstw, w miarę dobry damage, no i tak dalej, i tak dalej. I twój ulubiony czołg to jest S100. Tak, to jest asetka. To co, Duża, duża puszka opancerzona. Świetnie odbija pociski, jak się po prostu dobrze mu ustawi. Większość graczy tego nie docenia i wyjeżdża po prostu na czysty strzał. Po czym wychodzi z bitwy i twierdzi, że asetka jest chujowa. No i ja raczej jestem bardziej z przekonania, że asetka to jest jeden z najlepszych czołgów w WoCie. Będziesz robił filmik na temat 10-tysięcznej bitwy? No, raczej nie. Nie liczę bitw, po prostu gram, bo gram, No bo to lubię. informuję cię, że prawie, że troszeczkę ponad 150 bitw i będzie 10 tysięcy. Widzę, że masz 3 dziesiątki, ISA 4 też i T-110G5, czyli bardzo fajne masz te dziesiątki. Robisz też te deki, widzę też jakąś ósemkę artylerię, czyli masz sporo tych czołgów. Ile masz czołgów w garażu? Już ci wiem, mam ich 11. Aktualnie. W zasadzie jeszcze po prostu niektóre czołgi są niekupione, tak jak na przykład AMX-50-120. On był kupiony, ale te magazynki mi troszeczkę nie odpowiadają i pod wpływem chwili po prostu go wypieprzyłem z garażu. To włącz już tą I esetkę, żebym włączył bitwę, a w międzyczasie mów. tak to wyszło. Aktualnie mam E50, zmierzam do dziesiątki. Tak samo T95 i S8. Z tych dziesiątek pojawi się, mogłoby się pojawić 4, jakbym troszeczkę częściej grał i oczywiście z kontem premium.
Aktualnie gram cały czas konta premium, więc troszeczkę to wolno idzie. Także jak ktoś nie ma premki, to pewnie może się domyślić, że jednak to nie jest to samo. No. Niby te 50%, ale to jest naprawdę ogromna różnica w grze. No jasne, jasne. No chyba, że masz jakiś jeszcze tam czołg premium do zarabiania, no to tymi czołgami premium da się zarabiać też bez premki w zasadzie. No wiesz co, da się, tylko tutaj chodzi o expo, nie? Bo to tutaj Aha. dostajesz po 700-800 expa, a z premką dostajesz 1200. To jednak jest troszeczkę tej różnicy i tak się człowiek jakoś nie demotywuje po grze. Oczywiście, jeżeli chodzi o S100, włączamy goldowe pociski, nie? Tak, to jest 10. tier, a wychodzę z założenia, że jeżeli ma się już ten 10. tier, no to nie ma co oszczędzić na tym, na prostu pociskach, nie? Tu już, jak widać, być może na razie trafiliśmy na załogę, która mnie bardziej zna. Już z przeciwnej No, drużyny zauważyłem. koleś napisał: "Cześć, faja!" I odpiszemy mu, nie? Czekaj. Siemka, ziom. Dobra, i jedziemy. A wy To foja! nie tu. O! Dobra, ja ci powiem, że nawet heavy tankami na tej mapie lecę tam, gdzie teraz jest ten T-71, ale pójdę za tobą, żeby zobaczyć. Oczywiście, słuchajcie, gramy na żywo. Ja nagrywam, Władziu nagrywa, czyli prawdopodobnie nie błyszczymy FPS-ami, więc tak naprawdę ta gra może się rozegrać różnie. Nie? No dokładnie, ja tutaj w zasadzie esetką bardzo, bardzo rzadko lądowałem na tej mapie. Dlatego tak coś pozornie jadę. A. Zwykle jakimś medem to ląduje, to wtedy na tę górkę od razu wjeżdżam. No tak, medem tak, ale ja szczerze mówiąc heavy tankami tam się pcham tam, gdzie już tam są te czołgi. Czekaj, są dwie artylerie. Oni tu będą sięgać, ale jesteśmy w miarę bezpieczni jeszcze tutaj. Zobaczmy, może coś tam gdzieś na E4 jakiś heavy tank jest. O, podświetli go Patonik. To może tam wlepimy mu dwie gold pestki. Można by wyjechać raz jedynka na górce. ST1 jest na górze. Jest też no to co? Próbujemy im Można spróbować, ale pierdolnąć. będzie ryzykowne, bo jak troszeczkę setka jednak nie opuszcza tego Jeszcze działa. pamiętaj, że jest Tedek 10 z ich strony, w miarę skuteczny. I on może gdzieś tam być na bazie. No ale No, jest to jeden przyjął. pierdolnąłeś go za solidną liczbę, czyli 706. Dobra, już po Z prawej nim. strony, za 62. To 62. I tam Ale jest. to raczej nie wyjedzie. Widzisz tego obiekta? Ja tego obiekta się trochę boję, bo wiesz, jego lufa soczyście mnie przebije. Ale spróbuję raz pierdolnąć tego tutaj meda. O, podpaliłem go, przepraszam. No, to teraz, ale się zgasił szybko. No i drugi raz się podpalił. Wiesz co, przydało się tam z lewej strony pojechać na J. No, no dobra, Chociaż dobra. nie, dobra, dwa niszczyciele tam są, to sobie dadzą radę. Słuchaj, IS-7 i coś było. Aha, już ich nie ma? Niemożliwe. Kurde, ja mam strasznie mało FPS-ów. Obiekt widzę. Czekaj, czekaj. Nie, nie widzę go. Będzie chyba krótka walka. Ja go widzę. No, ale wiesz, to jest twój ulubiony czołg. No, Dlaczego? przebiłem. Mówiłeś już dlaczego, czy jeszcze nie? No, że jest tak bardzo opancerzony, po prostu ludzie nie doceniają tego pancerza. Myślą, o, Mausa sobie kupię na przykład, no i on będzie niezniszczalny. Po czym okazuje się, że wcale tak nie jest. No, dobiłem. No, a setka jest według mnie po prostu jednym z najlepszych czołgów właśnie przez ten pancerz. No, ma dość dobre działo. Wcześniej nie było pocisków za złoto, które były dostępne za kredyty. Teraz są, więc jeszcze to ułatwia sprawę. O, jest No obiekt jest. na dole, patrzy. Jest, ale za kurkę mi wyleciał. Czekaj, spróbuję go dorwać. 6, Dostał. 5, 4, 3, 2, 1, 0. No i nice.
Dobra, to co? No to już najgorzniejsi przeciwnicy zdjęci. Jeszcze tych młodych można rozwalić. Pamiętajcie, ja młodzi mówię na lighty, nie? Light to jest młody u mnie. Bo jest taki malutki. O, ale niestety zmisowałem. A mi uciekł. Dobra, jedziemy do przodu. Tam został tylko T-30, który tak naprawdę jest żadnym przeciwnikiem dla nas. Mnie już widzę, że żaruwa jest. Spróbuję go zajebać. No, to raczej nie przejadę. No, jebnął mi, ale chyba szybciej przeładuje. Czekaj. No, ja sobie poczekam. A nie, on też szybko przeładuje. Czekaj. 5, 4. Ahahaha, masz kutasie. Się napalił na mnie. No po tego MX-a może skoczę jakoś. Wiesz co? No faktycznie, bo te... Znaczy nie ma co kapować przed nich. Nie mają szans i tak, więc... Czyli nie jesteś graczem typu kapować, dekapować, tylko raczej lubisz walkę, nie? Znaczy wiesz co? Lubię wygrać. Jeżeli widzę, że możemy dostać szybki wpierdol, no to lepiej skapować tą bazę. I się męczyć się z resztą, ale jeżeli widzę, że jest dwóch, a nas jest znacznie więcej, no to jest... To kapowanie jest bez sensu. No chyba, że faktycznie będę jeździć po mapie, byleby tylko czas się skończył. No. No ja tu słaby damage, ale no wybaczcie, 10 FPS-ów. Pamiętajcie, za 2 tygodnie już będę miał pro kompa. I kurwa, wtedy wszystkich tych hejterów dojebie. Zobaczę sobie każdy, który śmiał się z mojego kompa, wejdę na jego kanał i będę się śmiał z waszych kompów. No. I co, po meczu, nie? O, szybciutki meczek. Szybciutki meczek. Czyli... no tu nie ma co się patrzeć na efektywność naszej walki, bo nie były to za wspaniałe mecze z naszej strony. No, niestety. Mało sobie postrzelałem, tylko 6 pocisków oddałem. No, podobne mecze, i ja i ty. No, mi się może trochę lepiej udało. A GW Tiger u nas dobrze zagrał, nawet soczysty damage, 4500. I druga arta, czyli ładnie arty u nas zagrały. No. W ogóle moim zdaniem lighty, scouty i dobre arty to jest podstawa, nie? No arty, a właśnie od arty zaczynałem swoją przygodę z WoTem. No. To było mniej więcej tak, że miałem bardzo słaby komputer i podczas gry WoTa miałem około 5 FPS-u. I to bez nagrywania oczywiście, żeby nie było niedomówień. Więc mogłem tylko grać atą, dlatego pierwsza u mnie w garażu pojawiła się GWTP. No wiesz, jak mam cawnik artyleryjski włączony, no to jednak tych FPS-ów troszeczkę przybywa. No i da się normalnie grać. No takie pytanie teraz jeszcze do ciebie. Jak nagrywasz filmiki? Jakim programem i co później z nimi robisz? Bo ty mówiłeś, że robisz inaczej niż ja, bo ja w zasadzie nagrywam filmik i od razu wrzucam na YouTube, nie? A ty go jeszcze tam poprawiasz mu dźwięk i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakich programów używasz do właśnie swoich filmików? Program do nagrywania to jest DXStory. Podoba mi się ten program przez to, że może nagrywać w jednym pliku kilka ścieżek audio. Przez co, jak na przykład włączam nagrywanie, to jest nagrywana ścieżka z gry z WoTa na przykład, plus ścieżka z dwóch mikrofonów, żebym mógł sobie później wybrać lepszą ścieżkę. No i później wystarczy te pliki po prostu rozdzielić z tych ścieżek, no i mogę działać już bardziej w obróbce dźwięku i wideo. Do obróbki audio używam Goldwave. Tam w zasadzie robię tylko odszumienia, żeby nie było takich właśnie szumów, trzasków i tak dalej. Jest to dość ważne, ponieważ no jednak mam taką drobną manię na punkcie dźwięku. Staram się, żeby zawsze było czysto. Niestety nie zawsze mi to wychodzi. No ale robię co mogę. Później do obróbki audio używam Camtasia Studio. Camtasia Studio jest dość dobry program i dość łatwy w obsłudze. I w zasadzie nie ma on zbyt wielu efektów do wykorzystania, ale,
Ale właśnie przez to, że jest taki prosty, dlatego go używam. No i później te pliki dźwiękowe już poprawione i plik wideo wrzucam właśnie do tego programu. I wszystkie dodatkowe pliki, tak jak na przykład w moich filmach często widzicie tego typu sytuacje, że wyświetlone są statystyki, czy na przykład zdjęcie czołgu i po prostu pokazuje na tym zdjęciu sobie punkty tego pojazdu. No właśnie to jest wszystko zasługa programu Camtasia Studio. Ja tu mam jakiś mały błąd, ale mam nadzieję, że wszystko jest ok. To na wszelki wypadek powoli kończmy, bo coś tu mi nie pokazuje. No to słuchaj, jeszcze powiedz może na temat swoich planów przyszłościowych. Czy jak planujesz jeszcze rozwijać swój kanał YouTube? Czy będziesz chciał jakieś wstawiać nowe serie związane z WoTem, czy może jakieś nowe gry? Wiesz co, prawdopodobnie to będzie WoT, ponieważ już kilka razy próbowałem robić serię z innych gier. Niestety nie miały one w zasadzie wcale oglądalności. Dodatkowo moi widzowie pisali, gdzie jest WoT, czemu nie ma filmów z WoTa, więc wstawiając naraz tak dużo filmów z WoTa, po prostu można powiedzieć, że przykleiłem sobie taką nalepkę na mój kanał z filmami z WoTa, tylko i wyłącznie. Z tych serii właśnie mam najwięcej widzów i dlatego moi widzowie oczekują filmów raczej tylko z tej gry. No ale staram się czasami jakąś nową grę podać. Może komuś się spodoba akurat. Także nie mam jakichś takich większych planów. Na razie po prostu chcę kontynuować dalej WoTa. Dobra, no to co? No to myślę, że coś tam opowiedziałeś o sobie, o swoim kanale i o tym, co robisz i w co grasz. To co? No to coś na koniec jeszcze chciałbyś powiedzieć? Zaprosić? No w zasadzie nie ma co zapraszać, no jak ludzie lubią moje filmy, no to zapraszam do oglądania, no. Tylko tyle mogę powiedzieć. No, ja tam dam linki w opisie, jakby ktoś chciał zerknąć, a nie widział jeszcze Władzia, to go zobaczycie. No to co, no to dzięki za rozmowę Również dziękuję. i zapraszam do następnych odcinków. Na razie. Siemaneczko.